Twoja telewizja. Mazowsze TV. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że za pośrednictwem telewizji Mazowsze TV mogą Państwo zobaczyć i uczestniczyć po części w naszej konferencji, której celem jest gospodarka turystyczna na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Tak jest temat konferencji. Dla nas to jest bardzo ważna konferencja. Lokalna grupa działania, w której w skład chodzi 10 gmin. Są to wszystkie gminy dookoła Kampinoskiego Parku Narodowego. Także zamykają Kampinoski Park Narodowy na terenie lokalnej grupy. Nie da rady na terenie lokalnej grupy w czasie następnej perspektywy realizować projektów turystycznych bez uwzględnienia postulatów parku, bez uwzględnienia planów parku. Dlatego spotykamy się tutaj dzisiaj razem z panem dyrektorem Kampinoskiego Parku, z jego pracownikami, z naukowcami, żeby się zastanowić, jak zaplanować następną perspektywę pieniędzy unijnych, które będzie wdrażała lokalna grupa działania między Wisłą a Kampinosem, tak aby te pieniądze jak najefektywniej wykorzystać. Tak się stało, że Kampinoski Park Narodowy stał się nie tylko jedynym parkiem na Mazowszu, nie tylko jedynym parkiem w lokalnej grupie, ale można powiedzieć takim naszym wewnętrznym parkiem, bo w lokalnej grupie jest 10 gmin i w zasadzie wszystkie gminy dookoła Kampinoskiego Parku Narodowego. Dlatego to jest tak, jest również członkiem lokalnej grupy, ale jest niezwykle naszym ważnym partnerem, zwłaszcza w kontekście turystyki. Tym, czym dzisiaj chcemy się zająć i co było jednym z ważnych zadań w tej perspektywie, która już się kończy, właśnie turystyka. I muszę powiedzieć, że nie wszystko nam się, jeśli chodzi o działania turystyczne, udało zrealizować tak, jak zaplanowaliśmy. Ale jeszcze będzie jeden nabór na jesieni i właśnie na ostatnim walnym zebraniu ustaliliśmy specjalne kryteria, żeby jakby tematy związane z turystyką wzmocnić. I dodatkowe 5 punktów za wnioski właśnie, które będą wpisywały się w działania turystyczne. Ale dzisiaj spotykamy się przede wszystkim po to, żeby posłuchać, zastanowić się, wysłuchać Państwa opinii już w kontekście następnej perspektywy unijnej, która się rozpoczyna w 2014 roku. Oczywiście będzie pewne opóźnienie, ale my dzisiaj już intensywnie tutaj z zarządem pracujemy nad nową perspektywą i też niezmiernie jest dla nas ważne to, co ma do powiedzenia dzisiaj pan dyrektor i władze Kampinoskiego Parku Narodowego, ponieważ wiele tych inwestycji będzie musiało w jakiejś korelacji z Kampinoskim Parkiem Narodowym, wchodzić. Dlatego jest ważne, żebyśmy te projekty robili ze sobą, a nie przeciw sobie. I dzisiaj po temu się spotkaliśmy, żeby Państwa opinii wysłuchać i tak nową strategię napisać, żeby ona była dla Państwa jako naszych beneficjentów i prosta, i również odpowiadała na Wasze potrzeby, a wtedy te pieniądze, które unijne, mam nadzieję, że zdobędziemy, mogli sprawnie wdrożyć na terenie naszych gmin, które są członkami lokalnej grupy działania między Wisłą a Kampinosem. Stowarzyszenie między Wisłą a Kampinosem i Kampinoski Park Narodowy są dzisiaj organizatorami konferencji na temat turystyki w Puszczy Kampinoskiej. Szeroko pojętej, wokół, w samym parku, jak i wokół parku. Cieszę się, że ta konferencja dochodzi do skutku. Jest to kolejna inicjatywa i parku, i lokalnych społeczności, lokalnych samorządów, aby zająć się w perspektywie nowej strategii finansowania z Unii Europejskiej zagadnieniami turystyki w Puszczy Kampinoskiej. Jest wiele walorów tutaj, przyrodniczych, kulturowych, historycznych. Jest wiele różnego rodzaju inicjatyw z zakresu kultury, sportu, rekreacji, które można wykorzystać dla stworzenia doskonałej bazy turystycznej, a tym samym do stworzenia
szansy na pozyskanie środków przez miejscowe społeczności, środków finansowych na swój własny rozwój. Dzisiaj już odwiedza Kampinoski Park Narodowy około 1 000 000 turystów rocznie. Sam park około 1 000 000 turystów, a przecież odwiedzają turyści inne obiekty. Gdyby to wszystko ładnie zagospodarować, zespolić, stworzyć, poprawić bazę turystyczną, stworzyć odpowiednie ramy organizacyjne, wydaje się, że ta dziedzina naszej aktywności mogłaby być szansą dalszego rozwoju obszarów wokół puszczańskich i szansą na pozyskanie na miejsca pracy miejscowej ludności. W tej chwili jesteśmy w trakcie podpisywania umów. Między innymi będzie zagospodarowana polana rekreacyjno-turystyczna przy dyrekcji parku, która służy i turystom, i mieszkańcom Izabelina, gminy Izabelin. Ale z innych środków, we współpracy z gminą Stare Babice, będzie wkrótce zagospodarowywana polana wypoczynkowa w Lipkowie, tak samo służąca turystom, jak i miejscowym mieszkańcom. W tym roku również, to już jest przedsięwzięcie czysto parkowe, ruszy budowa parkingu i terenu rekreacyjnego w granicy, tam w ośrodku dydaktyczno-muzealnym. Staramy się o dalsze środki na modernizację granicy jako całego kompleksu zabytkowego budownictwa, skansenu, na wzbogacenie oferty edukacyjnej, tak aby to był nowoczesny, współczesny, odpowiadający współczesnym standardom ośrodek dydaktyczno-edukacyjny, ale także i rekreacyjny. Proszę Państwa, nie będzie to jakiś referat, nie będzie to enumeratywne wymienianie, taka wyliczanka walorów, które Państwo doskonale znają lub przynajmniej dobrze znają. Postaram się posłużyć tylko niektórymi przykładami i zwrócić uwagę na pewne cechy walorów, które są ważne w ocenie Puszczy Kampinoskiej, a które chyba sobie słabo wszyscy uzmysławiamy po prostu. A więc tak, chcę zwrócić uwagę na taką wartość, jaką jest tutaj Pradolina Wisły. Chyba mimo wszystko najlepiej zachowana dolina Prażeki sprzed kilkunastu tysięcy lat. Jest to kilkadziesiąt kilometrów długości, taka rynna terenowa, w której przed tysiącami lat płynęła wielka, ogromna Prażeka, Prawisła. Zachowały się wspaniałe skarpy tej pradoliny, wspaniałe miejsca widokowe na tę ogromną przestrzeń przyrodniczą, na tą przestrzeń naturalnej przyrody i na wspaniałą rzeźbę terenu. Mimo, że ten teren pokryty jest lasem, to jednak z wysokości skarpy z okolic Czerwińska, Zakroczymia widać wspaniale i ten wielki ocean po prostu zieleni i wspaniałą, piękną rzeźbę. Jeżeli ktoś jeszcze tam nie był, to bardzo Państwu polecam po prostu wędrówkę tamtym szlakiem.
po tamtym brzegu Wisły i obejrzenie po prostu Puszczy Kampinoskiej z tamtego terenu. To też chyba trzeba włączać w przyszłości w naszą turystykę. Niezwykle ciekawa jest historia i stan obecny przyrody Pradoliny Wisły. Wszystko to, co związane z lodowcem, wodą, powodziami, wydmami, bagnami, lasami, roślinami, zwierzętami. To naprawdę wielki rozdział naturalnej historii. Nie zawsze uzmawiamy sobie też wartości współczesnej Wisły, dzikiej, wielkiej rzeki, europejskiej rzeki, jej przyrodę, po prostu potencjalne miejsce uprawiania wielu form rekreacji i turystyki. Podobnie zresztą jest chyba i z Bzurą. Nie zawsze pamiętamy, że w pobliżu tutaj, właśnie w obrębie Puszczy Kampinoskiej, szeroko pojętej, mamy taką piękną rzekę i cenną przyrodniczo i z taką przeszłością historyczną. Nie zawsze też chyba eksponujemy odpowiednio i zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy położeni w europejskim węźle ekologicznym, jaki tworzą tutaj Wisła, Narew, Bug, Bzura, Wkra i że jest to największy węzeł wodny w kraju, stwarzający również wielkie możliwości do uprawiania turystyki, rekreacji. Że park jest europejską ostoją ptaków, Puszcza Kampinoska jest europejską ostoją ptaków, że jest tu wiele cenności ptasich na tym terenie, wiele rzadkości, że na terenie Wisły są rezerwaty przyrody. A zwracając już uwagę na samą Puszczę Kampinoską objętą dzisiaj ochroną przyrody, to trzeba powiedzieć, że jest to ogromny obszar, jak na warunki Polski i Europy, o wyjątkowo cennej przyrodzie, objęty formami ochrony przyrody, Parkiem Narodowym i obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 z obydwu dyrektyw, ptasiej i siedliskowej. I że jest to taki jedyny obszar Natura 2000 i jedyny park narodowy na Mazowszu. I jeden z trzech na świecie stykających się granicami ze stolicą państwa. I że w sąsiedztwie tego obszaru i też można powiedzieć w tym dużym obszarze, w tym regionie Puszczy Kampinoskiej mamy obszary Natura 2000, Dolinę Środkową Wisły, jest to z dyrektywy ptasiej obszar. Kampinoską Dolinę Wisły, jest to obszar z dyrektywy siedliskowej i Forty Modlińskie również z dyrektywy siedliskowej. I że Puszcza Kampinoska wraz, Kampinoski Park Narodowy wraz z Otuliną stanowią Światowy Rezerwat Biosfery. Jest to program naukowy UNESCO, a więc Organizacji Specjalizowanej Narodów Zjednoczonych do Spraw Nauki, Kultury, Edukacji. I w ramach programu Człowiek i Biosfera został uznany za taki rezerwat. Tych rezerwatów na skali świata jest około 2,5 tysiąca. I że nie ma takiego przyrodniczego odpowiednika nasz region w Europie. Jest jednym z najlepiej zachowanych obszarów wydm śródlądowych z zachowaną różnorodnością form utworów wydmowych. Że tutaj spotyka się niesamowitą kontrastowość i mozaikę środowisk przyrodniczych, szczególnie wydm i terenów bagiennych, podmokłych, podkreślane przez odmienną szatę roślinną, co jeszcze bardziej podkreśla te walory estetyczne tego obszaru, nie tylko przyrodnicze. Mamy tutaj rozległe przestrzenie wysokopiennych, prawie naturalnych i odradzających swą naturalność lasów. Bardzo duży udział starodrzewi sosnowych, to już jest naprawdę ewenement w skali krajowej, olchowych, sędziwych, okazałych rozmiarów drzew, często świadków dziejów człowieka na tym terenie,
jak na przykład w roku 150-lecia powstania styczniowego warto przypomnieć Sosnę Powstańców Styczniowych czy Dom Powstańców Styczniowych. Warto pamiętać, że ten obszar leśny liczący około 29 tysięcy hektarów ma średni wiek ponad 75 lat i ten średni wiek jest jednym z najwyższych obecnie w kraju. Inne kompleksy leśne takiego średniego, tak wysokiego wieku lasów nie posiadają, że jest to naprawdę w wielu miejscach puszczański charakter, szczególnie w obszarach ochrony ścisłej, których mamy 22 na powierzchni łącznej 4600 hektarów, co stanowi 16% powierzchni parku, która wynosi 38,5 tysiąca hektarów. I muszę tu Państwu powiedzieć, że te walory doceniają szczególnie twórcy kultury, twórcy filmów, sztuk teatralnych, którzy dla swoich historycznych dzieł nie znajdują już w Polsce właśnie takich obszarów, które by stanowiły oprawę przyrodniczą dla dzieł kulturalnych. Ale jednocześnie mamy ogromne obszary rozległych łąk, terenów nieleśnych, szuwarowisk, torfowisk, co razem z tą powierzchnią leśną lasu wysokopiennego tworzy no, niesamowicie piękny, wartościowy krajobraz przyrodniczy. Że jednocześnie ten obszar na niespotykaną skalę w Europie przechodzi ogromną regenerację przyrody, odtwarzanie wielu środowisk przyrodniczych. Przechodzi różnego rodzaju reintrodukcje, jak na przykład pamiętamy rysia, łosia, cisa. Czy odnotowujemy naturalny powrót gatunków, takich jak na przykład jeleń czy bielik. Na początek parę słów wstępu. Jak Państwo zapewne wiecie, sami każdy z nas jest czasami turystą i wiemy o tym, że turystyka to we współczesnym świecie jest zjawisko niezwykle złożone i wielopłaszczyznowe, dotykające wielu bardzo dziedzin działalności, wielu aspektów życia człowieka. Generalnie chodzi o to, że dzięki turystyce regenerujemy swoje siły, zarówno fizyczne, psychiczne, poznajemy świat, otoczenie, kształtujemy swoją osobowość, ale należy pamiętać o tym, że turystyka to jest bardzo ważna gałąź gospodarki, generująca dochód zarówno osób, które się tym zajmują, jak i dochód państwa. I że z każdym rokiem w miarę postępu cywilizacyjnego, bogacenia się społeczeństwa, coraz więcej osób może korzystać z turystyki. Kiedyś była tylko przywilejem zamożnych, natomiast teraz turystyka staje się powszechna i stanowi bardzo ważną gałąź działalności gospodarczej. Jak Państwo pewnie wiecie, kiedyś te tradycyjne motywy podróży były związane przede wszystkim z takimi sprawami jak biznes, handel, interesy, jakieś przesłanki religijne. Kupcy od dawien dawna przemierzali świat po to, żeby sprzedać swoje towary w innych częściach świata. Podróż Krzysztofa Kolumba też można traktować jako podróż biznesową, bo przecież chodziło o to, aby znaleźć nową, krótszą drogę do Indii i dzięki temu pomnożyć dochody
króla i królowej Hiszpanii, którzy po prostu byli zainteresowani handlem z Indiami. Turystyka religijna jest popularna do dzisiaj. Istnieją szlaki pielgrzymkowe, tradycyjne, szlak do Mekki, czy też szlak do Częstochowy, tradycyjne pielgrzymki, podróże odbywane do Ziemi Świętej, czy do innych sanktuariów. Dalej stanowią bardzo ważne kierunki turystyczne. Turystyka zdrowotna, poznawcza to już jest kolejny etap. Natomiast teraz coraz częściej rozpowszechnia się po prostu turystyka wypoczynkowa, turystyka kwalifikowana, kiedy to niekoniecznie chodzi o taki bierny wypoczynek, ale wręcz przeciwnie, o aktywne spędzanie czasu, o zmęczenie się. Jest wiele osób, które są w stanie zapłacić naprawdę wysokie pieniądze za to, aby móc skorzystać z takich aktywnych form wypoczynku. Generalnie w tej chwili jeździmy przede wszystkim tam, gdzie jest inaczej niż u nas. I to jest taka podstawowa zasada. I wcale nie trzeba odbywać dalekich podróży, aby tą inność znaleźć. Czasami wystarczy wyjechać tuż za granicę miasta, do najbliższego jakiegoś większego lasu, do całkiem nieodległego gospodarstwa agroturystycznego, albo po prostu do sąsiedniego miasta, gdzie znajdziemy coś innego niż w tym miejscu, w którym żyjemy. Telewizja. Mazowsze TV.